Zapraszamy Państwa do Ustronia Morskiego. To prawdziwa perła pośród miejscowości wypoczynkowych polskiego wybrzeża. Położone na Pomorzu Środkowym, pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem, w odległości 475 km od Warszawy i zaledwie 305 km od Berlina, ale z dala od zgiełku wielkich kurortów, swoim niepowtarzalnym urokiem i atrakcjami pozwoli wypocząć nawet najwybredniejszym gościom. Nic jednak dziwnego. Nazwa Ustronie oznacza przecież oazę ciszy i spokoju. Woda należy tu do najczystszych w Bałtyku, to też Ustronie Morskie przyciąga spragnionych kąpieli morskich i słonecznych. Okolice gminy cechuje swoisty mikroklimat. Średnie nasłonecznienie należy tu do największych w Polsce. Te przymioty Ustronia Morskiego doceniono już w XIX stuleciu. Wtedy to właśnie na terenie ówczesnej rejencji koszalińskiej tworzyć zaczęto pierwsze zorganizowane letniska. Warunki pobytu pierwszych gości były jeszcze dosyć prymitywne, ale gdy w 1899 roku Ustronie znalazło się na trasie linii kolejowej Koszalin-Kołobrzeg, nastąpił dynamiczny rozwój i stawać zaczęły tu ośrodki wypoczynkowe z prawdziwego zdarzenia. Obecnie w Ustroniu Morskim i Sianorzętach w sezonie letnim czynnych jest 8 kąpielisk. Kąpielisk bezpiecznych, strzeżonych bowiem przez najlepszych specjalistów w swoim fachu. Ratownicy z Ustronia mają nawet na swoim koncie tytuł mistrzów Polski w ratownictwie nadmorskim. To wszystko sprawiło, że gmina Ustronie Morskie została uhonorowana prestiżową nagrodą Błękitnej Flagi, przyznawaną przez Międzynarodową Pozarządową Organizację na Rzecz Edukacji Ekologicznej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie utrzymania brzegu morskiego, czystości plaż i zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym tu gościom. Pomyślano też o pełnej i profesjonalnej informacji dla odwiedzających Ustronie Morskie gości. Całoroczny punkt informacji turystycznej czynny jest w Urzędzie Gminy, a w centrum miejscowości przy ulicy Chrobrego działa latem punkt sezonowy. Można się tu zaopatrzyć w mapy, przewodniki i wszelkie materiały promocyjne. Pracownicy punktów udzielą też wyczerpującej informacji na temat atrakcji turystycznych i bazy noclegowej. A ta jest szeroka i zróżnicowana, na każdą kieszeń. Od kempingów, poprzez ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe z pełną bazą leczniczą i rehabilitacyjną, po ekskluzywne hotele. Są też kwatery prywatne i gospodarstwa agroturystyczne. Z agroturystyki słyną szczególnie miejscowości Kukinka, Kukinia i Rusowo. Tamtejsze gospodarstwa oferują swojską atmosferę wiejskich wakacji na łonie natury, tradycyjną polską kuchnię i wiele innych atrakcji. Serdeczność, gościnność i czas, jaki poświęcają turystom gospodarze, sprawia, że taki wypoczynek jest niepowtarzalną formą spędzania czasu wolnego.
Gospodarstwa agroturystyczne mogą też być znakomitą bazą wypadową do wycieczek po okolicy. Jeden ze szlaków turystycznych wiedzie do najstarszego dębu w Polsce. Dąb Bolesław ma ponad 800 lat i rośnie w tak zwanym kołobrzeskim lesie, nieopodal miejscowości Bagicz. Niedaleko stoi też młodszy brat Bolesława, Warcisław, który liczy sobie około 640 lat. Bagicz ma na swoim terenie jeszcze jedną atrakcję turystyczną, zupełnie innego jednak kalibru, będącą za to świadectwem przemian politycznych, jakie zaszły w Europie Wschodniej pod koniec XX wieku. To byłe radzieckie lotnisko wojskowe, niegdyś zamknięta enklawa, niedostępna dla obywateli polskich. O dawnej obecności radzieckich myśliwców i bombowców świadczą pozostałe tu do tej pory hangary. Lotnisko służy dziś jednak na szczęście pokojowym celom. Korzystają z niego m.in. motolotniarze, organizowane są tu szkolenia, kursy, zawody sportowe i nadmorskie loty turystyczne. Wracając z Bagicza do stolicy gminy, warto odwiedzić znajdujący się przy drodze krajowej nr 11 skansen chleba. To jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie można zobaczyć nie tylko jak dawniej wypiekano chleb, ale także jak przygotowywano masło, no i oczywiście obu specjałów popróbować. Obejrzeć też można zabytkowe maszyny piekarskie i rolnicze. W samym Ustroniu Morskim natomiast nie sposób ominąć przystani rybackiej. Rybołówstwo i przetwórstwo rybne jest bowiem oprócz turystyki jedną z głównych gałęzi gospodarki gminy. Także miłośnicy sztuki znajdą w gminie Ustronie Morskie coś dla siebie. Sztuki, dodajmy, niekonwencjonalnej, jak na przykład tu, w Malechowie. 2 kilometry od stolicy gminy znajduje się pracownia pana Ludwika Molcana. Twórca ten uprawia rzemiosło artystyczne – kowalstwo. Jego pracę można spotkać na terenie całej gminy. Znany jest na Śląsku i w Niemczech. Prezentował swoje prace na licznych targach turystycznych, rolniczych i budowlanych. Jego realizacje – bramy, balkony, elementy architektury – zachwycają ciekawym rysunkiem, pomysłem i precyzją wykonania. Mor to morze. K to karykatura, czyli morka. Ustronie Morskie to stolica polskiej karykatury. Każdego roku w lipcu odbywają się tu bowiem warsztaty satyry, karykatury i dobrego humoru, w skrócie morka właśnie. Twórcy zabawnych obrazków pracują w plenerze, to też każdy może podejrzeć tajniki ich warsztatu. Najwybitniejsi polscy karykaturzyści zostali uhonorowani przez władze gminy własnymi ławeczkami z uwiecznionymi w metalu rysunkami ich autorstwa. Ustronie Morskie to gmina piękna i przyjazna. Choć pełna atrakcji, to cicha i spokojna. Choć leżąca na uboczu, to jednak blisko najważniejszych centrów regionu, zapewniających dogodne połączenia z resztą kraju, a także Niemcami i Skandynawią. Zapraszamy do Ustronia Morskiego.